Tak, rzeczywiście zgadza się. Coraz bliżej ligi, coraz większe wyzwania. W niedzielę mecz o Super Puchar. Zawsze uważałem, że każdy klub tworzy historię swoją na podstawie zdobytych tytułów. I mimo tego, że jeśli weźmiemy pod uwagę Ligę czy Puchar Polski, to Super Puchar można postawić na trzecim miejscu. To ważny mecz i będziemy starali się go wygrać. Zależy w jakiej sytuacji, w jakim momencie jest drużyna teraz. Wydaje się, że a priori to Legia jest być może w lepszej formie, ale to trzeba pokazać w niedzielnym spotkaniu. Natomiast ja nie rozumiem, dlaczego gramy na Legii na przykład. Nie rozumiem, czemu nie ma meczu rewanżowego, że nie gramy zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Jeśli nie, to dlaczego nie gramy na stadionie neutralnym? Nie wiem, ile stadionów musimy wybudować, aby zagrać na neutralnym stadionie. To jest, nie jest dobre dla Legii Warszawa. Legia nie musi grać o takie trofeum na własnym boisku. Może sobie poradzić obojętnie gdzie i po prostu chcielibyśmy, aby to było spotkanie rozegrane według takich zasad, jakie powinny obowiązywać. Albo dwumecz, albo mecz na neutralnym boisku. Nie sądzę, aby moi piłkarze myśleli o tym, że przegrali ze Śląskiem Mistrzostwo Kraju w tamtym roku i przez to byli nie wiadomo jak zmotywowani. Powinni być zmotywowani do tego, aby wygrać to spotkanie, aby wygrać to trofeum. Ale inne o innych rzeczach po prostu trzeba zapomnieć, skoncentrować się tylko i wyłącznie na piłce. Są tam jakieś drobne urazy po meczu i Marko Schuller, tam coś mu dolega. Michał Kucharczyk na treningu też miał jakiś problem mięśniowy. Troszkę za wcześnie dzisiaj, żeby powiedzieć, kto rzeczywiście w 100% jest do dyspozycji. Przykład idzie z góry i też mecze tego typu rozgrywane w małych miejscowościach. No, musimy się nauczyć szanować różnego rodzaju rozgrywki. Przykład idzie zawsze z góry. Jeśli organizacja tego wszystkiego jest dobra, trzeba stworzyć kibicom warunki odpowiednie do takich spotkań. Ja też przypominam sobie Puchar Polski, który zdobyliśmy grając w Bełchatowie, gdzie stadionik jest bardzo mały, gdzie w dodatku była przebudowywana jedna trybuna. No nie, zacznijmy wspólnie się szanować i na pewno to wyjdzie na korzyść jednym i drugim.